wydawało się, że jeszcze w lutym, że idziemy no, ku takiej przyszłości z nadzieją, to znaczy kończy się pandemia, czy przynajmniej tutaj jej kolejny etap, idzie wiosna, chociażby sesja dzisiejsza, że mamy ją tutaj na tej sali, to też jakby powiedzieć dowód na to, że zmierzaliśmy, czy zmierzamy ku normalności, ale niestety wydarzenia na wschodniej granicy nam te wszystkie nasze oczekiwania mocno zburzyły. Tymi właśnie mało optymistycznymi słowami legionowski starosta rozpoczął podczas marcowej sesji swe comiesięczne sprawozdanie. Referując Radzie Powiatu bieżące sprawy urzędowe, od burzenia gładko jednak przeszedł do budowania. Dzięki temu zebrani usłyszeli co nieco o inwestycjach już przez powiat zakończonych i o tych, które dopiero przed nim. Najbardziej dumny Sylwester Sokolnicki był z dopięcia formalności związanych z budową liceum w Stanisławowie I. Dosyć długo przygotowaliśmy się do tej inwestycji. Decyzje podjęte były jeszcze w poprzedniej kadencji Rady, a teraz można by powiedzieć, że kolejny etap mamy za sobą. Mówię to w warunkach Rzeczypospolitej trudnych, dlatego że sami Państwo wiecie, że rynek wykonawców, rynek inwestycyjny został w dużej mierze, przepraszam za słowo, zdruzgotany. Mieliśmy ogromne obawy, czy nasza procedura związana z wyborem wykonawcy zakończy się powodzeniem, dlatego że na inwestycje wieloletnie praktycznie nie ma chętnych. To znaczy składanie ofert na okres dłuższy niż 12 miesięcy praktycznie jest w tej chwili niemożliwy, gdyż ryzyko, jakby powiedzieć, nietrafienia z ofertą jest ogromne. Ogromne, o czym wiedzą też indywidualni inwestorzy, stają się również ceny na rynku usług i materiałów budowlanych. W przypadku wycenionego na ponad 19 milionów złotych obiektu liceum, kluczowa dla starostwa była też kwestia upływającego czasu. Niepokoiło nas to, że mając dofinansowanie z Polskiego Ładu ogromnych pieniędzy, 17 milionów, baliśmy się sytuacji takiej, w której w tym ciągu 6 miesięcy nam się nie uda wybrać wykonawcy. I było trochę oczywiście emocji i mogę Państwu powiedzieć, że mamy podpisaną umowę. Oczywiście to jeszcze nie jest do końca sukces. Sukces to byłby taki, gdybyśmy mogli się spotkać nieporęcie i przecinać stążkę, stęgę, otwierając ten budynek, ale wyrażamy nadzieję, że wszystko zakończy się pomyślnie. Mniej pewna jest natomiast świetlana przyszłość inwestycji drogowych, bo nawet jeśli ruszą zgodnie z planem, pochłoną astronomiczne sumy. Przeznaczając więc, jak stwierdził starosta, rekordową kwotę na inwestycje, przez inflację starostwo wykona ich znacznie mniej. Zwłaszcza, że ich skutków nie uwzględniały też napisane wcześniej przez powiat wnioski o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych. No czeka nas wielka niewiadoma, dlatego że jeśli chodzi o budowę dróg, to ceny wzrosły diametralnie. Jeżeli przypomnimy sobie drogę wolską w gminie Nieporęt, gdzie z bardzo trudną, w terenie bardzo zurbanizowanym i obejmującym bardzo duży zakres, wydaliśmy niecałe 5 milionów. Na drodze 18-17, blisko 4-kilometrowy odcinek, też wydaliśmy 4 miliony 600, to na tych dwóch inwestycjach średni kilometr kosztował 1 200 000, 1 400 000. Natomiast ostatnio otworzyliśmy przetarg na drogę 1801, na której mamy, jak Państwo pamiętacie, 5 milionów z RFIL-u, to kilometr wyszedł 3 miliony. Kilometr wyszedł ponad 3 miliony złotych. Oczywiście przetarg został unieważniony i zastanawiamy się, jak dalej z tego patu wyjść. Żaden z powiatowych włodarzy nie zastanawiał się za to nad kwestią pomocy dla partnerskiego miasta Kosów w Ukrainie, a wraz z nim dla całego obwodu iwano-frankiwskiego. Brzemienny w dobre skutki okazał się też pomysł wciągnięcia do sprawy zaprzyjaźnionego samorządu z Niemiec, powiatu Miltenberg. Ten powiat się zaangażował na bardzo dużą skalę, która nawet przerosła nasze oczekiwania. I mieliśmy, drodzy Państwo, tydzień takich dużych emocji związanych z przyjęciem na nasz teren 15 tirów wyładowanych od podłogi po dach. Było ponad 400 palet, które trzeba było przewieźć z Niemiec do Legionowa. W logistycznej łamigłówce wspomogła starostwo m.in. firma DPD, udostępniając do przeładunku swoją bazę w Brwinowie. Z kolei legionowski PEC użyczył miejsca potrzebnego do zaparkowania ciężarówek. Na powiatowy apel zareagowali też lokalni przedsiębiorcy. Z tym większą więc radością wszyscy przyjęli wiadomość, że cały transport z darami szczęśliwie dotarł do miejsca przeznaczenia.